Najważniejsze czy niekoniecznie, jak myślicie? Najważniejsze. Najważniejsze, prawda? Prezesi podejmują najważniejsze decyzje w banku. Ktoś jeszcze chce spróbować, czy idziemy już na lekcję? Już może na lekcję bym bardzo chciała. To chodźcie, zapraszam Was do Urnia Papierów Wartościowych. To jest jedyne miejsce, które w Polsce produkuje banknoty. A wiecie, gdzie są bite monety? Tutaj mamy taki... Patrzcie. Otworzy, farba wyskakuje. Dokładnie. Wiecie, co się wydarzyło? W momencie, gdy są pieniądze transportowane, były transportowane w takich teczkach i ktoś nieupoważniony chciał przechwycić taką teczkę, próbował ją otworzyć. Nie znając kodu, wpisywał błędny kod. Automatycznie wszystkie banknoty, które się znajdowały w środku, zostały zalane farbą, aby złodziej nie mógł się nimi posługiwać. I tutaj widzicie takie pozostałości farby w teczce. Ja Wam pokażę, abyście widzieli, że tak wyglądała historia banku. Różne były sytuacje. Widzicie, tutaj są pozostałości farby. A na przykład, to była jedna z pierwszych. Są to klucze, które muszą być jednocześnie przekręcone, aby można było otworzyć teczkę. Ona jest nowa, ale jest już niewykorzystywana, ponieważ w tym momencie inaczej się przewozi pieniądze. I słuchajcie, tutaj tak samo jest mechanizm z farbą. Dodatkowo rączka ma możliwość porażenia prądem.
Gdy ktoś na przykład chciałby wyrwać teczkę w trakcie transportu, na przykład przenoszenia do samochodu opancerzowanego, no to automatycznie również będzie porażone prądem i tutaj znajduje się syrena i teczka tak jakby wyje. Wiecie, taki jest alarm. Może pani zrobić, że rozmowa? Kotuś, nie mogę. Nie mogę. To jest taka ciekawostka, chciałyśmy z panią Wiesią wam pokazać. Jak wyzwalać. Chodź, podejdź. Tutaj się zamykało. I teraz tak. Zobacz, tutaj zajrzyj. No, głębiej, głębiej. Nie, 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 o tu. I wtedy. O! I co się zadziało? Paluszek przecież. No. I wtedy teczka wybucha. Wybuchała, wiesz? Tylko ona w tym momencie mechanizm nie słyszy, nie działa. A co widzimy? Taką, taki kwadracik obok w tym orzełku. Pod światło, tak. I to jest prawdziwy banknot. Jakby tego nie było pod światło, to znaczy, że jest fałszywy.